Na podstawie list obecności stwierdzam, że posiedzenie rady jest prawomocne w obecności radnych i wystawionej kworum do podejmowania uchwał. Otwieram 34. sesję Rady Miejskiej 6. Dąbrowice. Witam serdecznie przedstawicieli Fundacji Stanczyka, którzy na co dzień nam towarzyszą podczas zwoływanej sesji. Przedstawiam projekt porządku obrad. Punkt pierwszy, ustalenie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu sesji 33. Punkt trzeci, opinia w sprawie projektu przebudowy ulicy Racheli w Krakowie, druk numer 293. Punkt czwarty, zmiana na liście zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie programu Bezpieczny Kraków, druk numer 294. Punkt piąty, opinia w sprawie projektu nowy statutu dzielnic miasta Krakowa, druk numer 295. Punkt szósty, zmiana uchwały numer 33/290/2013 Rady Dzielnicy 6 Dąbrowice z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej umowy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 6 Dąbrowice do realizacji w latach 2013-2014, druk numer 296A, czyli po poprawce zarządu. Punkt 7. Zmiana uchwały nr 22/210/2012 Rady Dzielnicy 6 Dąbrowice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 6 Dąbrowice do realizacji w latach 2013-2014, druk numer 297A, czyli po autopoprawce zarządu. Punkt 8. Oświadczenia i komunikaty. Wpłynęły jakieś wnioski? Tak, cztery wnioski. Do chwili obecnej wpłynęły do mnie cztery wnioski o wprowadzenie uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji. Z odstąpieniem od wymaganego 10-dniowego terminu złożenia wniosków projektu uchwał na ręce przewodniczącego Rady Dzielnicy. Czy są inne poprawki do porządku obrad? Nie widzę. Ponieważ nie ma innych zgłoszeń, przystąpimy do głosowania. Pierwszy wniosek. Wnosi się o włączenie do porządku obrad 34. sesji 17 października 2013 roku w tej uchwały w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na rok 2013, druk numer 298. Mają Państwo ten głos oczywiście przed sobą, tak? W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku podniesionego do góry, a Pani Alicja Jackiewicz przeliczy głosy. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Jedna, tak? Znaczy, by się nie zgadzało. Osoba? Osoby podnoszą ręce sukcesywnie, powiedziałabym. Czyli nie od razu, tylko podniosą, później za chwilę znowu podnoszą. A jak jest? 14-1, 3-2. Czy ktoś z Państwa nie głosował? W takim razie no, powtórzymy głosowanie. Bardzo bym prosił o... Proszę tak przejść, tak, żeby gdzieś było, żeby nie było. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry wyraźnie, a Pani Alicja przeliczy głos. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dobrze, na podstawie głosowania stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 8 porządku obrad. Thank you.
kolejny wniosek dotyczy, wnosi się o włączenie, o włączenie do porządku obrad 34 sesji w dniu 17 października 2013 roku projektu uchwały w sprawie listy zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie tworzenia, modernizacji, utrzymania budynków Jordanowskiej oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, druk nr 299. Przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki wyraźnie do góry, a pan Łukasz, który zarządu przeliczy głos. 11. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 7 osób. Na podstawie głosowania stwierdzam jednoznacznie, że wniosek został przyjęty, a uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 9. Jest to druk nr 299. Kolejny wniosek czytam. Wnosi o włączenie do porządku obrad 34 sesji w dniu 17 października 2013 roku projektu uchwały w sprawie zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, druk nr 300. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przeliczenie głosu. Czyli bardzo wyraźnie. 12 osób. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 6 osób. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że wniosek został przyjęty, a uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 10 w porządku obrad. I to jest druk numer 300. Dobrze. Przechodzimy do ostatniego wniosku. Czytam, gdzie wnosi się o włączenie do porządku obrad 34 sesji w dniu 17 października 2013 roku projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przeniesienie środków finansowych z paragrafu inwestycyjnego na paragraf wydatków bieżących pod nazwą prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia, druk nr 301. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 7. Zgadza się? Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że wniosek został przyjęty, a uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 11. Punkt 11. I to jest druk nr 301 projektu uchwały i punkt 11 w porządku. Są jeszcze inne propozycje zmian do porządku obrad. Ponieważ nie ma więcej wniosków do porządku obrad, stwierdzam, że po uwzględnieniu poprawek porządek obrad został ustalony. Punktem oczywiście ostatnim będzie punktem 12 porządku obrad na oświadczenia i komunikaty. Przechodzimy do punktu 2 porządku obrad. To jest przyjęcie protokołu sesji 33. Czy ktoś z państwa składa przystępne sprostowanie do protokołu? Ponieważ nie wpłynęły do mnie żadne inne przystępne żądania sprostowania protokołu, stwierdzam, że protokół został przyjęty. I przechodzimy.